pod ich filmem tych. Film pod tytułem Było Masno. Jest komentarz 250 lajków. Ja tam skomentowałem, ale komentarz został usunięty. Sami możecie wiedzieć przez kogo. Ja tam nawet wulgaryzmów nie użyłem, ale jak widać chyba za dobrze był napisany. Za dobrze był kurwa napisany i został usunięty. Nie chcę już tego trząść, ale no kurwa nikt nie będzie mi tak robił, że mój koment kasuje. No, nie ma szans, nie? Na to sobie nie pozwolę. Dobra, czytam to. Rafon mówił, że było zebranie i Boxdel mówił, że projekt nie jest rentowny, więc koniec. Ty teraz mówisz, że tak nie było. Ciekawe, gdzie leży prawda. Odpowiadam na komentarz. Gdzie leży prawda? I no poczekajcie, niech to... Ja to w ogóle wyłączę na chwilę, bo jak to coś takiego Żółka, mi wjedzie, jak ja będę gadał, to ja się wyjebię i nic powiem nie powiem. Krótko, jebać miłość, chyba się do tego nie nadaje. No to jak się nie nadajesz, to nie wchodź w to. Dobra, ja muszę gadać o tym. Dobra, komentarz pod filmem tym tutaj u nich, że było masno. Wiecie, no film na kanale Michała i jest taki komentarz. Rafał mówił, że było zebranie i Boxdel mówił, że projekt nie jest rentowny, więc koniec. Ty teraz mówisz, że tak nie było. Ciekawe, gdzie leży prawda. No ja nie oglądałem tego całego i jeśli faktycznie mówił, że tak nie było, no to tak z racji, iż powiedział na chamsko w moim kierunku, no ja się czuję w chuj chujowo, że tak powiedział, perfidnie. Widać, że na ich minach jest turbo zmęczenie, że goście są wyjebani już, głowa jest przeorana i zryta, ledwo kurwa tam siedzą i nie wiedzą, co powiedzieć, to jest raz. Bo widocznie, no ja też trochę dostałem, moja głowa też trochę dostała, bo 10 miesięcy pracy poszło się jebać i też mnie serducho kuje z tego powodu, wiadomo. I ten komentarz, chodzi o ten komentarz, nie? I ten łeb mnie sprowokował do odpowiedzi, nie? Rafon specjalnie teraz gada, bo został wyjebany z projektu przez bana, jakiego ma i tyle, merca nowego i teraz kłopoty będą z opłaceniem. No chopie, co ty pierdolisz. Dobra, temu idiocie nie odpowiadam nawet, bo to wiecie, że nowe auto już jest w drodze, ale to chuj w to auto w ogóle. I od teraz zaczynamy szota. I możecie szotować i możecie wstawić. Odpowiedź co do tego komenta. Ty teraz mówisz, że tak nie było. Ciekawe, gdzie leży prawda. Kiedy kanał został zbanowany? Przypomnijcie sobie, kiedy kanał został zbanowany. Już teraz wiemy, że na pewno został zbanowany, nie został usunięty. Dobrze, no już trzymajmy się wersji, że nie został usunięty. I też nie chcę, żebyście pisali, że Michał usunął kanał, bo na pewno go nie usunął, bo ten kanał nadal zarabiał, tam jeszcze jakieś pieniądze były w drodze itp. To tylko było gdzieś, gdzie mogłem powiedzieć, że mógł być usunięty, to w złości. Ale no na pewno tak nie było, że go usunął. I przypomnijcie sobie, kiedy kanał był usunięty. Dobra, i teraz jak pamiętacie, kiedy był usunięty, to od tej daty cofamy się 2 dni wstecz, kiedy ja przychodzę i mówię na streamie, że mamy zebranie i że muszę iść, bo jest jakieś zebranie, nie? Pamiętacie to? Jak miałem live'a na Facebooku, tutaj gdzie teraz streamuję, live miał trwać 5 godzin, a trwał 2 godziny, powiedziałem, że muszę iść, bo jest zebranie. No a kto był na tym zebraniu? Wszyscy. A co było na tym zebraniu? No informacja. Jaka? Rozchodzimy się. 10 dni oddaję chatę. Nie ma sensu tego ciągnąć. Wszyscy byli. To nie było zebranie ino do mnie. No kurwa, to nie było zebranie ino do mnie. Ja musiałem stream swój skończyć i musiałem przyjść na te zebranie i chłop mówi, że kurwa jest koniec. No to o co chodzi? I kanał jeszcze był. Wtedy jeszcze kanał był. I 2 dni po tym dopiero kanał wyjebali. Po tym zebraniu. No to o co ci chodzi? No to o co chodzi? Wariaty, no przestańcie, kurwa. No było zaranie, jest powiedziane, że się rozchodzimy, że nie ma sensu ciągnąć projektu. Itp. I no dwa dni po... I był kanał. Nikt nie wiedział, że to będzie zbanowane. Nikt nie wiedział. A jak wyszło, zostało zbanowane. No nie Michał usunął, nie Michał, ale no mówię, 2 dni przed wystrzeleniem kanału było zebranie, na którym to i tak miało być skończone. Więc... Nie wiem, czemu jest taki płacz, że jest ban itp. No wiadomo, jednak fajnie by było, żeby była historia, jakiś ślad po Masno, bo to jest naprawdę kupa pracy i mnóstwo zapierdalania i wszystko nieraz na styk czasowo i w ogóle. No o tym to już nie ma sensu gadać, bo to było naprawdę
No ciężko, ciężko było. Ludzie chcieli daily, a to wiecie, dużo, dużo kosztowało wysiłku. Ja się Michałowi nie dziwię, bo też, że jest wkurwiony, bo często mówił tym kurwa chłopaczkom stamtąd, że oni mają iść na miasto coś nagrać, a te chłopy kurwa siedziały, nawet nie wiedzieli co zrobić. Chłopy nawet nie ruszali dupy, żeby coś nagrać. Chłopy w ogóle kurwa pomysłu na film nie mieli. To o czym oni teraz będą gadać. Byli aktorami, mieli kurwa kołować, zapierdalać na miasto, nagrywać filmy, nic nie umieli wymyśleć, kurwa. Siedzieli bezczynnie. No to rozpierdolił projekt, no nie dziwię się. I koniec. No i było zebranie, i 2 dni po tym zebraniu kanał zniknął. Tyle mam do powiedzenia. Skończyłem kurwa wypowiedź. Dziękuję bardzo. A ja nie nagrywałem filmów, bo ja nie jestem głównym aktorem. Ja mam treningi do walki, mnie tylko walka obchodzi. I ja nie mam czasu na jakiś kurwa internet. Sporadycznie tam występowałem i tyle. I dziękuję bardzo. Teraz już wiecie wszystko. A czy. Bo tam jakieś komentarze, że zostałem wyjebany. Chuj tam, ja mogę być wyjebany. Co to znaczy, że to dla mnie jakaś tam mega wartość, że ja będę płakał, że skądś będę wyjebany? Aczkolwiek nie byłem wyjebany, bo mówię, było zebranie, koniec, koniec, gość mówi, koniec. Nie ma sensu tego prowadzić, kurwa, trzeba oddać chatę i chcę iść na swoje. Taka informacja padła z jego ust, że chce iść na swoje. Poszedł na swoje, wziął se kolegów, se kręcą dalej, to... To nie wiem, to chyba wyjdzie na to samo, nie? Podziałają kurwa chwilę i znów będzie chciał iść na swoje. No, także proszę się już odpierdolić i bez kitu, co to za film, kurwa, że zostało usunięte, bo coś tam Rafonik ten. Dobra, bez przesady, nawet jakby tak było, to po co taki film nagrywa i sobie tłumaczy sprawę w taki sposób, zamiast już nawet wymyśleć coś, żeby zadbać o to, żebym dobrze ja wypadł, bo ja kurwa zawsze chciałem, żeby on dobrze wypadł, a teraz mam w piździe to i nie będę kurwa robił tak, żeby dobrze wypadł, bo wali w chuja i dobrze wie, że było zebranie 2 dni przed usunięciem kanału i było powiedziane, że zawijamy manatki, bo to wszystko nie ma sensu, kurwa. Bo cały czas był wkurwiony, że chłopy filmów nie nagrywają, chłopie. I że viewsy spadły. Więc o czym tu pierdolić? Już teraz ino, co mogę powiedzieć, to pewnie już walki nie będę miał, nie? To już możecie wiedzieć tyle, nie? Że tak może być, że już walki nie będę miał teraz, nie? Za to, co teraz powiedziałem, pewnie tak może być, nie? Dogryzać se teraz będziemy z filmu na film, z shota na shot, będziemy zamiast od razu powiedzieć prawdę, kurwa, co i jak było, to nie, wyjebali, wszystko się skończyło, bo Rafonix, kurwa, ma zakazaną mordę. Okej, no, chuj, że tam zebranie 2 dni przed, kończymy projekt, 10 dni oddaję chatę, ziomek mówi, ale nie, najłatwiej jest w skrócie opisać tak, a ja mam siedzieć cicho, ja mam zbierać chłosty od widzów, którzy mi piszą, jebać cię, kurwo, przy ciebie masno skasowanie. No zajebiście. Kurwiamy to. Wszystko, kurwa, teraz na mnie, nie? Co jestem, jakiś koń, kurwa, że mam wszystko przyjmować na klatę? Nie przejmuj się, Rafał. No, ale ja niczym się nie przejmuję. Ja ino powiedziałem, co chciałem powiedzieć. No wiadomo, może mnie to troszkę kosztować. To, co powiedziałem, ale czuję się lżej, bo powiedziałem sobie prawdę i chuj, nic nie koloryzowałem. Powiedziałem, jak jest itp. Coś jest nie tak itp., to przysiadam, może to potwierdzić, kurwa. Mówię, skąd się wziął cały problem? Z tego tytułu, że ziomek powiedział perfidnie, że wszystko jest przeze mnie i chuj, i kurwa, koniec filmu. I że mamy jakieś tam nowe plany, wszystko jest przez Rafona i chuj, teraz każdy po mnie jedzie. A nie powiedział, że na jedno kurwa wychodzi, bo i tak chcieliśmy zacząć coś. Mógł tak powiedzieć. Mógł, sorry, że nie gram, ale muszę powiedzieć. Mógł tak powiedzieć na tym swoim jebanym filmie, że O, okej, panie. ban był przez Rafoniksa. Dycha. Ban był. Mechaniku, zabiorę się. Mógł tak powiedzieć, ban był przez Rafoniksa, ale 2 dni przed mieliśmy zebranie, na którym zadecydowaliśmy, że i tak kończymy z Masną, bo tak było.
I zaczynamy coś nowego. Tego jeszcze nie było wiadome na zebraniu, że zaczynają coś nowego. To wyszło dopiero po banie. Bo jak usunęli masno, to oni wpadli na pomysł, że zrobią coś tam innego, nie? Ale ten kanał Gęk bez kominiarek, to oni już miesiąc temu coś kombinowali. Tam tylko to jeszcze nie ruszyło. Chyba grafikę dopiero na niego szykowali. Jakoś tak to było. Ale mógł powiedzieć, kurwa, że nie ma znaczenia, że przez Rafona i że proszę nic nie mieć do chłopa, bo spędziliśmy fajnie 10 miesięcy i kurwa dogadywaliśmy się i byłem w porządku dla niego i on dla mnie był w porządku i było super. To nie, kurwa, najlepiej powiedzieć w skrócie obrażonego, kurwa, rozjebać się na wersalce z ziomeczkami, kurwa, i pierdolić, że wszystko jest przez jednego chłopaczka. Super, dziękuję bardzo. Zamiast powiedzieć, że nie ma znaczenia, że usunięte, bo 2 dni przed była decyzja, że się zawijamy, więc kurwa, skąd płacz? Chuj w ten kanał, kurwa. Jak i tak nie chcieli już tam nic robić, to co to za płacz? Koniec, kurwa, powiedziałem wszystko. Mam nadzieję, że Michał jeszcze będzie chciał się spotkać ze mną i pogadać, bo mnie wkurwia ten temat. Mam nadzieję, że się zobaczymy, nie wiem, na konferencji czy gdzieś, no blisko mam, mogę przyjechać, możemy pogadać. Bo chamsko wyszło.